Witam Was 7 czerwca 2019 roku. Spójrzcie, jakie piękne okoliczności przyrody. Ja jestem w Wąbrzeźnie, jest to jezioro Frydek. Za mną jest drugie jezioro, na które teraz lecę. Frydka zostawię sobie na kiedy indziej. Pozdrawiam tutaj widzów z Wąbrzeźna. Jeśli chcecie dołączyć, to wpadajcie. Dałem informację na grupie dzisiaj na Facebooku, zanim tu dojechałem, a więc zapraszam. A ja tymczasem przebieram się i lecę łowić złom. Kojarzycie ten komin po drugiej stronie? Tam ostatnio rzucałem neodymem, a dzisiaj zacznę od tej mańki. Ale lipa jest taka, że jest pełno wędkarzem, więc może być cienko. Tradycyjnie pierwszy rzut. Pierwszy rzut. Mamy kapsel i gwóźdź. Zmieniłem stanowisko i patrzcie, pierwsze kilogramy żeliwa. Chyba trafiłem miejsce z rzutu starego pieca. Patrzcie, dwa żeberka żeliwne kolejne. Kolejny rzut w to samo miejsce. Coś nam przynosi? Przynosi kolejne żeberko. Taki kawał mięsa. I kolejne kilogramy na konto. Patrzcie i podziwiajcie. Druga zmiana miejscówki, tam się wyczerpały te żeberka. I tu mamy kolejny kawałek złomiku. Po drodze minąłem chyba z 5 wędkarzy. Poustawiali się co 10 metrów, więc nie mam jak rzucać. Poszedłem gdzieś dalej. Na razie wpada taki gwozdek. Wpada teraz takie wiertło, czy tam inny frez. No dobra, porzucałem niecałą godzinę, oto nędzny efekt tego rzucania. Wrzucę to do auta na razie, ale tu mi tutaj jeden z tych starszych wędkarzy mówi: panie, idź pan na Frydek! Tam pamiętam, jak Niemcy rzucali hełmy i te sztylety razem z pochwami. To zobaczymy zaraz. Skoczę teraz na Frydek i zobaczymy, co te Niemcy tam nawrzucali. Jeziora Frydek zrezygnowałem, bo tam po prostu jest tak to wszystko w cholerę zarośnięte. Poza tym nie ma tam nic. Wróciłem tutaj na to jeziorko od drugiej strony. W międzyczasie minąłem 3 wędkarzy już niestety. Pełno ich teraz, ale nie sam, rzucam. I już po pierwszym rzucie na tej stronie jeziora mamy pierwszą zdobycz. Taki tam haczyk dosyć duży. Tego na filmie nie widać, ale niestety od godziny nic nie wpadło i teraz pierwsze takie coś wpada. Ale rzucam, nie zniechęcam się. No jest taki tam drągal, słuchajcie, op, taka rura, takie jakieś coś, zobaczcie. Kolejne 15 rzutów na pusto i wyciągam taki to krążek. Dzisiaj spokój na miejscówce, kolejne 10 rzutów na pusto i taki tam pisak wylazł. Tym razem taki placuszek wpada, dosyć spory. I taka zgrabna śruba, można posłuchać muzy albo porzucać dyskiem. Kawał dosyć ciężkiego złomu. Zerkajcie na ten temat. Potwór z Loch Ness wydobywa się z wody. Zaczepiłem o jakąś starą dechę. Będzie kilka kilogramów. A to mi wygląda jak kawałek słupka od płotu. Taki przygnity totalnie już. Ja jeszcze górę godzinę i będę kończył. Bo narzekałem, że mało złomu i zobaczcie, wychodzi taki fajny dekiel od kanki takiej dużej. Który to już garnek z tego jeziora, to nawet nie liczę. Ale dzisiaj pierwszy. Patrzcie, jaki błyszczący elemencik odłamany od czegoś. Zobaczcie na moje dłonie, mam tak wyprane, jakbym z tydzień w wannie siedział. Dlatego zdjąłem rękawiczki, bo po prostu już się ugotowałem w nich. A teraz wychodzi taki kąsek. Przyszedł czas zakończyć tę zabawę.
Byłem tutaj już przed 7, jest teraz koło 10, a więc przeszło 3 godziny. Nie było tego zbyt wiele. Teraz mi się coś ciągnie i blokuje, ale idzie. Ciężko, ale idzie. Trochę będzie ważyło. A więc podsumowania jako takiego nie będę robił, bo nie ma czego podsumowywać. Wyszło może z 20 do 30 kg złomu. O, patrzcie, na koniec piękna sprawa. Wyciągam taki fajny kilof. Chyba sobie go zostawię na pamiątkę. No i dobra, kilof był ostatnim moim fantem na dzisiaj. Zostawię go sobie do kopania kryptowalut. Bo jak wiecie, siedzę w kryptowalutach, oczywiście się wygłupiam z tym kopaniem. No i co? Zapraszam Was na kolejne filmy. Następnym razem wyskoczę chyba z wykrywaczem metali, bo widzę coraz więcej ludzi na plaży, więc poszukamy biżuterii i młyniaków współczesnych. Tymczasem trzymajcie się, dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich widzów z Wąbrzeźna i chłopaków ze Stowarzyszenia Frydek. Cześć Wam!